Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Marvel Guardians of the Galaxy. Nie wiem czy pamiętacie, ale poprzednio nas tutaj przekierowali alejką, więc nie mając większego wyboru, kierujemy się właśnie w tym kierunku. Co my tu mamy? Nie wiem. Zbiornik oczyszczający wodę, tak? Jest jakiś. Mogę tutaj przejść? Niciula, pojmaju. No tutaj chyba niezbyt wiele miejsc mogę się zagłębić. A szkoda, przy okazji nie wiadomo, gdzie są moi towarzysze. Więc problem lekkiej natury. Mogę obserwować sobie, co tutaj jest, tak? Jak fajnie, melodyjka. Ej, jestem za. Nice. Dobra, nie, ale idziemy sobie. W sensie fajnie to wygląda, ale... Ale nie to będzie moim celem, żeby właśnie tutaj sobie stać i patrzeć. Na horyzont, przepraszam bardzo. Za horyzont, nie na horyzont, o to mi chodziło. Podstawowe składniki sporo i dość zyskuję, ale to bardzo miło, szczerze przyznam. I dobra, pędzimy w takim razie w tym kierunku, bo chyba nie mamy tak zbyt dużego wyboru. Jakie stworzonko ciekawe. Dobra, co my tu mamy w takim razie? Ewidentnie mamy drzwi. O! Jesteś tu? Kosmo! Tak, wcale nie dziwne. Kosmo na pewno jest gdzieś w tym labiryncie gnijącej tkanki mózgowej. Mogę to postrzelić? Patrzcie, coś takiego się ten pojawia na naszej głowie. Nawet tego nie zauważyłam wcześniej. Ja przez przypadek nacisnęłam Alt? Chyba nie. Ale to czemu mi nie biegasz, kolego? No bez przesady. Biegaj. Okej. Muszę znaleźć Kosmo i wtedy zajmę się ekipą. Jeśli znajdę. Dokładnie. Jeśli. Nasiaduj, Draxa. Masz strach, Peterze Quill. Jestem brutalny i niezwyciężony. Nie boję się niczego. Za to ty w tym labiryncie zginiesz. No to ładnie. Dobra, tak, bo to jest faktycznie labirynt, ale to w którym kierunku ja powinnam się udawać? W kierunku światła? W kierunku czegoś innego? Kto tam? Dobra, może się cofnę. Nie znoszę labiryntów. Zwłaszcza ze śmierdzącego mózgu. Okej, stary, głęboki wdech. Głęboki wdech. Wydech. Nie zapominaj o wydechu. To ty? Nie dam rady się tu przycisnąć, co nie? Nie. Strasznie niewielkie pole widzenia, więc nie podoba mi się to, że jest tak niewielkie pole widzenia. Przez to, że właśnie mamy tak bliskie, że tak to ma pleców naszego Petera. Nasiaduj roketa. Zflarczały człek! Pewnie skończysz mamy tak blisko Petera. Twórczych maszyn. Właśnie ten kamerę. Kąt kamery. Dobra, trochę się oddala, więc już jest lepiej. Spark! Chyba zejdę na zawał serca. Nie schodź jeszcze, co? Trochę nam to... Trochę to jest kontrproduktywne. Byłoby kontrproduktywne z pewnością. Dobra, idziemy dalej w takim razie. No i dobra, chyba gdzieś wyszłam. Wydaje mi się, że przeszłam na drugi koniec, a nie, że jestem na samym początku. Aha, tędy nie mogę przejść, no dobra. To lecimy w takim razie dalej. Czy ty możesz przyspieszyć, stary? Nie? Okej. No dobra, to mi wygląda jak arena. Chcąc, nie chcąc. Tak więc, no. Cóż my tutaj mamy? Uważaj, Star-Lordzie. Ciekawe, co ten dziumlasty ziemianin tutaj robi, Rosso. Myślę, że się kitra, Garek. Ano, ziemianin zawsze się kitra.
bo wszyscy wiedzą, że ziemiany to kuchra. Ale za to są smaczne. Są? To już co kto lubi. Możemy polubić. Zwłaszcza nagrodę. Za co? Hej, cześć. Nie wiecie może, gdzie jest biuro Kosmo? Intuicja mi podpowiada, że szukacie kogoś o ziemskiej proweniencji. Kumam to, kumam. Ziemianie są identyczni. Nie to co wy, bo z was każdy jest wyjątkowy. Ach, do rzeczy, ziemianie. Rzecz w tym, że mogę wam pomóc znaleźć tego, którego szukacie. Wszystkie ziemiany takie samo. Tylko, że ten ziemian ma napis z tyłu. Jak w opisie mówią. Co to za napis masz z tyłu? Kocham Nowhere? Żaden, w sumie na tym stroju. Może tam pisze Star-Lord. Jest tam. Tego co kojarzą. Braćko! Aha, nie, no fajnie. Wow! Bracia krwi, mociu panie. No nie mam żadnego napisu. Państwo drogie, drogie. Ziemianina w kurtce z napisami. Wiele osób nosi kurtki. Tak, ale to ciebie chcę, Lady, więc pośpiesz się. Lady Hellbender! Lady Ha, tego żywego czy martwego? Jak nie mam bez żadnego znaczenia. Lady Ha? Zapłacę wam dwa razy więcej niż Lady Hellbender. O nie, Lady Ha się nie kantuje. Po troje, po troje nagrodę. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze definitywnie. Patrzcie, że w ogóle nie możemy im nic zrobić. Klapniemy, wiemy co na noga, pogadamy! Lady Ha mówiła, że szczeka. No, faktycznie nic im nie robię. Kompletnie nic im nie robię. Czy ktoś mi przyjdzie na pomoc? Fajnie by było w gruncie rzeczy. Nie możemy porozmawiać? Trudno będzie przepraszać po śmierci. Dobra, 5 i 2. Cyk! No patrzcie, odbija się od nich, że hej! Odbija się od nich wszystko, co w nich biorę. No halo! Jak ja mam ich, przepraszam bardzo, załatwić? Ała! To się u nich profesjonalne, ale trochę mi nie pomógł. Dobra. W samą porę. Serce mi wali. Hej! Mamy równe szanse, też to widzieć. Wcale, że nie. Bo my są niezwyciężeni. No to niezła lipa. Jesteśmy wszyscy profesjonalistami. Może wypracujemy jakieś... O, cześć Gamora. Co tam u ciebie? Dzięki, że przyszłaś. Na pewno zrobiło mi się cieplej na serduszku, że mam towarzystwo. Ostrzelaj! Koniecznie trzeba ich rozdzielać! W ten sposób. Dobra. Rozdziel ich przed strzelaniem, Peter! Będzie ostro! Obserwowali nas od lądowania na dołę! Dalej, Roson! Bierzmy ziemianina! Tyle. Czyli trzeba ich rozdzielić w tym momencie. Tak? No to zapraszam, panie. Uwaga, idą! Czy mogę? Jezus Maria. Trochę mnie zabolało. Zostawili tę pułapkę już jakiś czas temu. Na wasz widok, trzymajcie to! Uważaj, Peter! Dobra. Nie lubię, jak wrogowie ze sobą współpracują. Też nie. Ojeju. O, jak dobrze cię widzieć! Skup się lepiej na walce! Strzelaj! Czekaj, Gamoro! Dosyć tego! Dobra, padł był jeden. Okej! Teraz to macie przeklapane! Tylko gdy są razem! Uwaga! Wiedziałam, że coś jest nie tak! Sami też jesteśmy bardzo mocni! Okej. Cześć, Drax! Jak to miło was widzieć wszystkich! Jeszcze tylko Rocketa i Groota brakuje i będzie pełnia szczęścia. Ajajaj. Zostawcie mi Draxa mojego. Halo, co to ma być? Tęskniliście? No właśnie.
Mędywy. Teraz moja kolej! Dobra. Wiesz, ja się od nich odsuwam, bo to nie ma sensu faktycznie, jak... Pokonamy ich, są ale musimy ten... być zbytni! Lekceważcie nas, a my wam pokażemy! Ta walka oczyści mój umysł! Wiemcie waszą trójkę na miarę! Tutaj! Drak, drachu, jak dobrze cię widzieć! To musi być ten, którego Lejnika chce żyć! Atakujcie, gdy są rozdzieleni! Walczyłem zwycięsko z większymi wrogami! Mamy go! Teraz jeden się właśnie od ten... O! Ajajaj! Co się wydarzyło? To jest dobre pytanie. Dyryry? Uuu! Ja chyba mam nową moc. Budzi się we mnie niesamowita siła. Albo nie. No weź, będzie kozak. Zombie atakują ziemię, a jej los zależy od dzieciaków. Oczywiście to zapamiętałeś, ale jak proszę spakuj kanapki, to tylko się gapisz. Będę ostrożny, jak zawsze. Nie tak szybko. Zanim pójdziesz, porozmawiamy o czymś, co chcę ci dać. O dwóch dychach? Nie przeginaj. Powiedzmy, że to spóźniony prezent od taty. Jest na moim łóżku. Przynieś go, a ja ogarnę kuchnię. Otworzymy go razem. No dobra, dowiemy się w końcu, co było w tym pudełku, oprócz czarnej dziury. W takim razie. No dobra, to biegniemy bezpośrednio, myślę, na górę, bo faktycznie nie opłaca mi się drugi raz przeszukiwać tutaj całego domostwa. Wystarczy, że raz to już zrobiłam, prawda? Tak więc pędzimy już do pokoju matki, który z tego, co pamiętam, jest tutaj. Tak, dobrze pamiętam. W takim razie otwieramy. Wiedziałam, że pękniesz. Ten fryz mi nie daje spokoju, jest koszmarny. Wiesz, co znaczy Pitera, żeby nie było. To coś jest częścią ciebie. Jak imię. Pistolety! Nim ojciec wrócił w kosmos. O, mamo. Pewnie, nie wiem, zakładam. A ty w nie nie wierzysz. Ale zaszły zmiany. I musisz mi zaufać jak nigdy przedtem. A to pomoże. Wiedziałam. Wow. Zluzuj, kowboju. Były twojego ojca. Myślałam, że chciał nas tak ochronić, ale są raczej bezużyteczne. Jeśli dzięki nim przekonam cię, kim naprawdę jest, to może nas ochronią. Ochronią przed czym? Ojciec był nie tylko przybyszem, ale także kimś ważnym. A tacy mają wrogów. Ale jakich wrogów? Właściwie nie wiem. Jego lud toczył wojnę. On wiedział, że jeśli z nami zostanie, wojna doścignie go na ziemi. To był trudny wybór. Porzucił to życie dla dobra swych ludzi. Twój ojciec chciał nas tak ochronić, ale minęło 13 lat. I coś się zbliża. Wiem, że nas śledzą. Mamo, jak chcesz dokończyć grę, to wystarczy powiedzieć. Chcę się mylić, Peter. Naprawdę. Ale będąc synem króla na każdej z planet, będziesz nosił na swoich plecach tarczę króla do końca życia. Nie brak ci odwagi, ale musisz być sprytny. Może być paskudnie. Wypuszczę Kubricka. Zaraz będę. Synem króla?
Ja nie znam rodowodu Petera, bo jak powiedziałam wcześniej... Jak powiedziałam dużo wcześniej możliwie, ja nie oglądałam Strażników Galaktyki, więc... Mega! O kurde! Nie! O, toż to chyba Chitauri, co? Biegnę! Właśnie, dobrze, dobrze. W tym kierunku, tak? Trochę się boję. Nie dziwię ci się, Peter. Żaden z ciebie Clark Kent, sorry. Pies! Co? Co to? Psy! Pies? Psy? Co tutaj robisz? Psim spędem, aha! No dobra, czas się ruszyć. Szmak! Dobra, czyli coś się no stało, żeśmy zostali chyba zamknięci, tak mi się wydaje. No, chyba ta. Więc wasz... Dlaczego tak dialogi są stworzone? Sam mówiłeś, że będzie nas ścigać na koniec wszechświata. Ślepotwora. O, dobra. Teraz ich słuchać. Umorilibyśmy was. Tak, rewelacyjna, Drax. Nie posiedzimy długo w tej klatce. Gamora? Miło, że wreszcie się pojawiłaś. Byłoby jeszcze milej, gdybyś w ogóle mnie nie opuszczała. Nie opuściłam. W jednej chwili świetnie się bawiliśmy, a po chwili... Chwila. Użyłaś mnie jako przynęty? Cóż, twój plan wypalił. Nawet za bardzo, skoro jesteśmy w kiciu. Tkwimy w więzieniach, które sami tworzymy, Peter. Aha. Dobra, z Raxem chyba nie pogadam. To wielki błąd! Jestem niewinny! Kosmo? Jesteś tam? Kosmo! Ajajaj, no jeden wielki problem. Halo? Kosmo? Muszę skorzystać z toalety! Grut! O! Kolejny... No kurczę, kolejnych wzięli tutaj, tak? Ten szkodnik nie podrapa! To jest początek! Zamorduję cię! Miło. W sumie typowe. Hej, ekipo. Nie spodziewałem się was. Cześć, Grud. Trzymaj, Flardzie. Flardzie? Tak. Brudożujny Flard. Stój, pyski, właśnie. No przestań, stary. O co ci chodzi? O ciebie. Przez ciebie odeszliśmy. Jestem Grud. Tak, ty też. Przestań z nim gadać. Rocket, Brachu, no co ty? Szło nam przecież świetnie. Jesteście lepsi niż jacyś łowcy nagród. Prych. Co mówisz? Powiedziałem prych. Nie mówi się prych, tylko się prycha. O, teraz czepisz się, że źle wyrażam siebie. Wiesz co? Straszny jest z ciebie hałd. Jestem Grud. Rocket, ej! Hałd trzeba było! Hałd cię zahałczać dawno! Jestem Grud. My hałczymy! Ty nie! Hałstem? Co? Ty hałty stroisz? Mówiłem ci bazylion razy, nie jestem hałdnym zwierzęciem! Co ty tam hałczysz? Ty... Jestem Grud. Inteligentna rozmowa. Wezmą sobie zwierzę i rozdal tą klatkę. O!
Aha. Co to za czarostwo? Gdzie jesteśmy? Dobre pytanie. Kosmo! Jak się masz, stary? Chcieliśmy... To jest pies? Okej. Okay. Strażnicy Galaktyków, powiecie, Kosmo, czemu wy włamali się do Kory Kontinuum? Albo Kosmo za chwilę wam tu gorszy gulag wyczaruje. Włamali? Rosjanin! Ty nie próbuj dawać Kosmo... Rosjański pies! Kota, rosyjski! Wydzielacie z brat krwi. Odwracacie uwagę, żeby wredny szop i myślące drzewo mogli używać Kory Kontinuum. Pewno z powodu egoizmu. Kosmo także wie, że Strażnik Galaktyków ma namierzać nowy na statku. Dobra, jestem pewien, że to jest wielkie nieporozumienie. Tak? Tak. Jesteśmy, bo coś się stało na skale. Strażnicy Galaktyk byli na skale nowy. Szukaliśmy centurionki, żeby spłacić grzywnę. A co? Bardzo dziwne przekazy krążą po galaktyce. Zupełnie jak króliki wiosną. Kosmo posłał wiele zespołów śledczych, nie wrócili. Ale skala nowy przesyła teraz sygnał. Strażniki Galaktyki niech mówią, co widzieli. Korpus Nowa walczył ze sobą. Jestem Groot. Tak jakby się szaleju najedli albo... Wstąpili do sekty. No, też prawda? Ten też opcja? Z kapłanem? Wciąż gadali o obietnicy. W tej chwili, sir. Bractwo Drapieżnych. Sekta Strefy Ujemnej. Powszechny kościół. Stop! To oni. Ten dziadek, co z nimi jest, wybuchł mu statek na Halas Hope. Wielki unifikator Raker, przywódca powszechnego kościoła prawdy. Kosmo, coś teraz świta. Stara sekta, potężna w czasie wojny galaktycznej, ale teraz już nie. Mówiłeś, że skała przesłała sygnał. A jeśli ich religia ma coś... Nie. Powszechny kościół prawdy przepadł ze Złotym Bogiem. Chcemy zbadać Halas Hope dla ciebie. Jestem Groot. Co? Twoje zespoły nie wróciły, tak? Jestem pewien, że brakuje ci ludzi, a my też chcemy się dowiedzieć, co się stało. Chcemy? Więc zbadamy to dla ciebie. Zawsze masz haczyk, Pieterze Quill. I to nie taki z mięskiem. Smuteczek. Co zatem Strażnicy Galaktyk chcą w zamian? Proste. Wycofaj zarzuty. Powiedz Korpusowi, żeby Wszechumysł darował karę. Wtedy polecimy. To wcale nie jest tak łatwo. Potrzebujesz nas, pieseczku. Nas? Na razie. Chyba, że polecą inne głupki. W Związku Radzieckim Kosmo nie wierzyłby kapitalistycznej świni. Ale to nie jest mateczka. I Kosmo wie, co to jest depozyt. Wasz statek zostaje w Nowhere. Co? Weźmiesz nasz statek? Mój. Jak znajdziemy Halas Hope? Zapytaj Shopa. Chodźcie, esencja na czas. No żeż w mordę żyjesz, a z deszczu pod rynne. Noż do dokąd prawdy. Właściwie idziemy? Do pierwotnej osady. Z dawnych czasów. Nim pojawili się Tivanie. Pierwsza kolonia górnicza nadal istnieje? Da. Jest opuszczona. Głównie. I bardzo ściśle zastrzeżona.
Czy to tutaj się włamałeś? Włamałeś, sugeruje trud. Chwila. To jest Kora Continuum? To najlepszy sposób na dosięgnięcie statku Nowy, nim znowu odlecie. Znalazłeś Korę? Gdzie ona jest? Statek Nowy jest obecnie w układzie Eliedra. Orbituje wokół śmieciu planety. Kontrakcja? Kosmo nie zdziwiony, ale wredny szop lubi śmieciowa planeta. Ich toalety to źródło cennych informacji. Serio? Cała planeta nadaje obecnie ten sam sygnał, co skałę Nowy. Kosmo nie rozumie zamysłu, ani intencje. Wszystkie te bary. I lokale z zakładami, i burdele. Może nie jest to taka zła zmiana. Kosmos z bólem? Odnajdziemy Korel i ocalimy kontrakcję. Może nie powinniśmy obiecywać zbyt wiele. Jesteśmy strażnikami galaktyki. Tym się właśnie zajmujemy. Jestem z tobą, Peterze Gwinu. Jesteś? Oczywiście. To była porywająca przemowa. Lizus. Jak to dobrze mieć przyjaciół. Wie o tym miejscu. Dość. To nie transmisja przez galaktykę. Ale naukowcy przybywają z wielu stron. Gdyby Thanos wiedział, że to tu jest. Nieżywy król Tytan nie zagraża już sprawie. Jestem zaskoczony, że Gryzoniowi udało się obejść. Wredne szopy są znane z włożenia bez zaproszenia. O, szczeniaczek jest... Więc co to jest? Jakaś kolejna winda? Jestem. Sami się przekonają. Proszę ustanu z boku, strażnicy galaktyki. Wow. Co to za wspaniałe czary? Jestem. Wiem. Jakby nigdy nie widzieli wielkiej międzywymiarowej ręki. Proszę tego na rękę. Co jak coś pójdzie nie tak? Jak tutaj wrócimy? Z paszportem. Możliwa komunikacja z kosmo i, jeśli trzeba, sprowadzenie strażników galaktyki z powrotem. Jestem Groot. Lepiej ty to weź zamiast kapitana bohaterskiego. Już czas. Sprawdźcie statek Nowy. Użyjcie paszportu, by przekazać ustalenia. I pogadasz z wszechumysłem? Pozbędziesz się tej grzywny, tak? Kosmo się postara. Powodzenia, strażnicy galaktyki. Jak tu wrócimy z paszportem? Piękna sprawa. Tym razem lepiej nie wymiotuj. Jest. Magia? Miałem na myśli oszałamiające. Jestem Groot. Przyzwyczajcie się. Jesteśmy w kosmosie? Jesteśmy gdzieś między przestrzeniami, wymiarami, czasem, a nawet rzeczywistościami. Co masz na myśli pomiędzy? Teoretycznie moglibyśmy udać się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Nawet do miejsc, które nie istnieją, ale istnieją. Ładnie. Widok jest niesamowity. To prawda. Hulk! Co to za nazwa? Avengers. Ten dźwięk jest normalny? Normalny? Niczego jeszcze nie słyszałaś. O, Pat Benatar i Jonge, czuwajcie nad nami. Do bogi. O, Drax? To nie ja się śmieję, to z pewnością złowrogi omen zwiastujący naszą śmierć. Albo to alternatywna rzeczywistość. O, Thanos. Znam ten dźwięk. Na pewno alternatywna rzeczywistość. Patrzcie, to Spider-Man! Chwila, to jest Ziemia? Peter! Mama? Chodź, twoja studniówkowa para już jest. Wejdź, Janie. Peter będzie za chwilę. Serio? Janie? Okej, następny przystanek, Halas Hall. Chyba. Trzymaj się, Groot. Jedziemy. O flarczonach, Halo! Oddech, mam kata. Okej, czyli jazda! Wow! Fajnie. Wszystko okej? A wygląda okej? Trzymajcie się, zajmę się grawitacją. No świetnie, więc utkniemy tutaj na zawsze. Okej, mam tu dwa przewody. Niech mu ktoś powie, żeby je włączył. Dzięki, brachu. Dobra, nie wiem, coś zrobię? Nic się nie dzieje! Źródło zasilania jest puste! To powiedzcie, że... Teraz akumulator. No. Tak, tak! Dobra, co my tu mamy? To jest akumulator? Kapsuła ewakuacyjna. Tutaj? Zagrożenie elektryczne. Nie, do niczego! Ta bateria, tego się trzymają. Kapsuła ewakuacyjna. A tamten hak, to co to cholera jasna jest? Dźwigi kapsuł. No ale to jest chyba ten. Gniazdo na źródło zasilania.
też, że Kiro masz prowadzić poszukiwania czegoś. Bardzo konkretnie akumulatora. Łączyć tę lipną grawitację. To nie jest... akumulator. A to nie jest akumulator? Nie przyda się! Nie, wyczerpana bateria. Ha. Zagrożenie elektryczne. O, tam cię widzę. Dobra. No, ale weź ty, że to złap. Wciąż się unosimy, więc nie. To może być to, czego nam trzeba. Dobra, okay, mam to. Mam akumulator! Tak, to chwilę to trwało. Ej, staram się, stary! A my wciąż wisimy w powietrzu. Oj, dajże mi spokój. Proszę cię. Po prostu mi nie wychodzi latanie, okej? Okay? To jest trudne. Akumulator gotowy, Gamora! I nic się nie dzieje! Poważnie? Jestem gotowy. Dobra, powiem mu. Posłuchaj mnie, Pataroczu! Powiedz mi, co widzisz! Niebieski drut i dwa wtyki, żółty i czerwony. I duże zielone coś. Zielonego nie tykaj! Możesz na razie się nie wydzierać! Okej, okay. Okej, okay. Dobra. Wsadź przewód do któregoś wtyku. Musimy to tylko odpalić. Czy ja muszę wybrać, który wtyk na Boga? Człowiek? To nie chirurgia! Wybierz sobie któryś! To... Raz w lurwie śmierć! O, szlak! Chyba źle wybrałam. No i dotknąłeś zielonego! Mówiłem ci! Za flurwy ściekły! To nie moja wina! Wszyscy! Co jest? Mam tę moc! Nową moc! Dobra, mamy to. Uzyskać dostęp do elektrycznej mocy pistoletów. Grawitacja dalej nie działa. Miałeś jedno zadanie, Quill. Zrobiłem to I tak się udało, okej? Okay? Żyjemy. Cieszmy się z tego. Imponujące, Peterze Quillu. Nie wiedziałam, że to potrafisz. Ja też nie. Dobrze, moi mili. Natomiast w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję... kolejny statek nowy. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!